Cześć kochani, tak patrzę na siebie, że chyba trochę Paulina przesadziła i z rozświetlaczem, bo jak bombka się świecę. Przychodzę dzisiaj do Was z haulem, ale z takim nietypowym haulem. Mam tutaj dosłownie kilka rzeczy, ale kilka rzeczy wartych uwagi moim zdaniem. I będzie to haul z Biedronki. Będąc teraz w Polsce, byłam w kilku sklepach, nie miałam za wiele czasu, ale udało mi się co nieco kupić. Będą tu rzeczy, które już u siebie miałam, będą nowości i będą te rzeczy, na które po prostu warto zwrócić uwagę, będąc w Biedronce. Także co? Zaczynamy. Zacznę może od bardzo spornej kwestii, bo ja wiem, że wielu osobom się nie podobają te klapki. I wiecie, to są gusta i guściki, ja to rozumiem. W każdym razie ja, jako osoba urodzona w latach 90., mi się te klapki podobają. Wiadomo, że to nie pasuje do wielu stylizacji. Ja obecnie noszę je teraz po prostu po domu, są wygodne. Nawet chodziłam, wiecie co, powiem wam, w Polsce jak byłam, jak było tak mega gorąco, nic mnie nie obcierało kompletnie. No tylko wiadomo, no do eleganckiej sukienki nie założymy tych klapek, wiadomo, o czym mowa. Do rzeczy. Tam, tadam. Klapki Kubota, może lata 90. mnie zrozumieją, a może też nie, tak jak mówię, no co osoba to różne gusta, wiadomo. Czerwone i miętowe. Te czerwone już nosiłam, a miętowych jeszcze nie nosiłam. Matko, jeszcze nie nosiłam. Ja po prostu złożyłam sobie zamówienie u mojej mamy i ona, będąc w Biedronce, kupiła właśnie ostatnie te dwie pary. Bo powiem wam, że mimo takich opinii niektórych, że ha, 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 klapki, ale wieśniackie, ale coś tam, to był taki szał i taki rzut na te klapki, że było wszystko powykupywane, więc te są w rozmiarze 38, ja noszę rozmiar tak 37-38, a strasznie chciałam czerwone, tylko czerwone, ale moja mama wzięła te 38 miętowe, a 37 czerwone, i te 37 też są na mnie dobre, więc jak macie stopę w przedziale 37-38, to te i 37 i 38 będą dobre, ale dobra, skończyłam, już nie ma tych klapek w Biedronce. Ale spokojnie możecie sobie je na stronie Kubota kupić, jeżeli jesteście zainteresowani. W Biedronce one kosztowały chyba 20 zł za parę, z tego co mi się wydaje. Co dalej? Dalej przyjdziemy sobie może do rzeczy, która jest już otwarta, używana przeze mnie, dlatego może tak nieelegancko wygląda, ale są to golarki. Może już słyszałyście o tych golarkach z Biedronki, z B-Beauty, i są to naprawdę za taką cenę, bo one chyba 4 z groszami kosztują, tak mi się wydaje, jak dobrze pamiętam. Są to golarki, które mają 3 ostrza. Tu widzę, ta zakładka, nakładka mi spadła. Mają nakładeczkę, 3 ostrza, paski nawilżające, są bardzo poręczne. No wyglądają jak te maszynki z Gillette. I powiem wam, że ja jestem czasami leniem i sobie golę tylko tak nogi, jak mi się nie chce, po prostu pod wodą. No i z tym to tak różnie bywa, z tymi golarkami, ale jeżeli posmarujecie sobie pianką do golenia, czy jakimś, nie wiem, odżywką, czy czymkolwiek, na cokolwiek golicie swoje nogi, to naprawdę jest git. Za taką cenę bardzo wam polecam. No dobra, tak już zaczęliśmy strefę beauty, to przejdziemy sobie do lakierów biedronkowych. I może też już słyszałyście o tych lakierach. Są to lakiery, które są już dosyć długo w Biedronce. Newki? Chyba tak się to czyta. Te czarne lakiery, po prostu z białym napisem Newki. Tu macie u góry kolory, ja zrobię wam oczywiście zbliżenia. I pierwszy był ten lakier, taki beżowy. I to jest kolorek, słuchajcie. Czy one mają kolory podane? Wiecie co, że nie wiem, 25 chyba pod spodem, jeśli to jest numer koloru. Taki zwykły beżowy nudziak. Bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdzają te lakiery. Nie mam im nic do zarzucenia. Sprawdzają mi się tak jak, nie wiem, czy Semilak, czy Indigo, czy Nailak. Chociaż no Nailak ma dużo bardziej intensywniejsze te kolory. Jak to powiedzieć, że po prostu mniej warstw potrzebujemy, żeby uzyskać taki intensywny kolor. O, to chciałam powiedzieć. Ale tu naprawdę jest super. A drugi to jest taki sztosowy kolor, który ja uwielbiałam z Semilaka Mardi Gras. Mardi Gras czy Mardi Gras, nigdy nie wiem jak to się mówi. Taki fiolecik. No po prostu jest przepiękny. Przepiękny. I na lato, i na jesień. No boski, po prostu boski kolor. Dobra, ale już koniec o lakierach. One kosztują 10 zł za sztukę, więc no nie mam pytań, a są naprawdę genialne. Kolejna rzecz, którą używam już, słuchajcie, ja wiem, to jest moja trzecia albo czwarta.
chyba trzecia tubka. Jest to podkład. Podkład z Bell. Illumi korektor, lightening, rozświetlający, długotrwały, ja mam w tym najjaśniejszym kolorku. Jest to podkład, który do mojej mieszanej cery sprawdza się idealnie. Jest leciutki, nie wchodzi mi tak, wiecie co, w zmarszczki, bo ja mam często, w zmarszczki załamania bym powiedziała bardziej, mam takie załamania tutaj przy ustach i często mi się podkład właśnie tutaj zbiera, w te załamania. Tutaj aż tak strasznie mi się to nie robi, bardzo długo się utrzymuje mimo swojej takiej raczej lekkiej formuły. Ładnie rozświetla, chociaż ja zawsze i tak przypudrowuję ten podkład, ale naprawdę za kilkanaście chyba złotych, już teraz nie pamiętam ceny, to jest sztos. Sztos, no samo to świadczy, że wracam i zrobiłam sobie teraz zapas, wzięłam od razu dwie tubki, ale powiem Wam, że w Elblągu już nie było tego podkładu w Biedronkach. Znaczy w najjaśniejszym kolorze nie było i jak byłam w Nowym Dworze Gdańskim, to po prostu w Biedronce sobie kupiłam. No ale najważniejsze, że kupiłam. Coś, co mam pierwszy raz u siebie i jest to korektor z Bell Multi Mineral Anti-Age w najjaśniejszym pewnie kolorku, tak, w 01 po prostu. Jest to taki korektor mineralny, który też, słuchajcie, mimo moich obaw, bo ja mam taki problem, że pod lewym okiem często korektory mi wchodzą tutaj z marszczką, takie załamanie pod tym okiem i często mi się zbiera ten korektor, to tutaj naprawdę tego prawie że nie widać. Jest średnio kryjący, o takiej lekkiej formule, ale naprawdę robi wrażenie, nie obciąża, nie wysusza tej okolicy pod oczami, no i też jakieś grosze kosztował, więc bardzo, bardzo polecam. I ostatnia rzecz, która mam tutaj z kolorówki, tak patrzę, to jest pomadka. I może nie chodzi mi o stricte tą pomadkę, chociaż ona jest bardzo fajna. Jest to Sweet Spell Lipstick 01 Breath of Nature. I ona jest w takim kolorze nude, ma wykończenie takie nawilżająco błyszczykowe. Wiadomo, że nie trzyma się Bóg wie ile, ale fajnie nawilża te usta, nie wysusza. Ładnie te usta wyglądają, ja mam już od długiego czasu bzika na punkcie raczej błyszczących ust. Jak teraz widać, to w ogóle całej błyszczącej twarzy, no ale trudno, przesadziło się trochę. No i powiem Wam, że często te kolekcje, które wychodzą w Biedronce, są naprawdę interesujące i te produkty znikają w mgnieniu oka po prostu. Najpierw są na półce, a następnego dnia już nie ma, więc za taką kwotę to nawet warto sobie przetestować, a nuż wpadniecie na jakąś perełkę. Ja tą pomadkę nawet miałam ze sobą teraz, jak byłam u znajomych na ślubie i sobie tam w międzyczasie po prostu poprawiałam. Ale no mówię, warto zwrócić naprawdę uwagę na szafę Bell w Biedronce, bo można znaleźć perełeczki. No i słuchajcie, ostatnia już rzecz, tym razem do domu. Jest to taki komplet miseczek, 5 sztuk chyba tutaj bodajże, bo nie wiem jak to jest, wiecie co, liczone. 5 sztuk, tak, bo myślałam, że z przykrywkami to jest 5 części, ale nie. Jest 5 takich miseczek z przykrywkami, które po prostu ułatwiają nam życie i przechowywanie posiłków w lodówce. Nie wiem, zostanie Wam zupy, zostanie Wam leczo, gulaszu, czegokolwiek, przekłada się do takiej miseczki, nakrywacie pokrywką i chowacie do lodówki, nie musi się bawić w jakieś tam folie, przykrywanie talerzykami. Ja mam w taki ludowy wzór, czarno-biały, bardzo mi się to podoba, moja mama ma w takie kolorowe tutaj wzorki i jak zobaczyłam u niej, to mówię, o Jezu, ale fajne, fajny w ogóle pomysł, fajne wykonanie i w sumie nie mówiłam, że ja bym chciała, ale zrobiłam mi prezent i po prostu dostałam w prezencie. Także też warto patrzeć na te oferty, które proponuje Biedronka. No i tak, kochani, bardzo szybko, sprawnie poszło, nie było tych rzeczy dużo, ale myślę, że takie w miarę konkrety. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał, krótki, zwięzły, jak na mnie. Dajcie znać, czy macie jakieś swoje hity biedronkowe. Ja, słuchajcie, zapomniałam jeszcze kupić czekoladę, którą uwielbiam. To jest chyba gorzka czekolada, czy deserowa jest nazwana, z pistacjami. I nawet ci, którzy nie lubią gorzkiej czekolady, to spróbujcie tej czekolady, bo w środku to nadzienie pistacjowe jest bardzo słodkie i to tak przełamuje w punkt. Dodatkowo one są podzielone na takie malutkie tabliczki, więc wiecie, nie rzucicie się od razu na całą czekoladę, tylko wybierzcie sobie taką jedną malutką tabliczkę do kawy
i w sam raz. No, ale nie mam tutaj tej czekolady, więc wam nie pokażę. Chyba że mi się uda znaleźć jakieś zdjęcie w internecie, to tutaj wam wstawię. I warto, warto spróbować. To by było na tyle w tym filmie. Tak jak mówię, jeżeli macie jakieś swoje hity biedronkowe, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Przesyłam wam buziaki, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.